Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 4 września 2022 roku. Dzisiejsze nagranie będzie odpowiedzią na pewien komentarz, gdzie po prostu spełniam prośbę pewnego komentatora. Nagranie będzie bardzo ciekawe, interesujące, bo to, co za chwilę usłyszycie, to z pewnością, czy jesteś katolikiem, czy protestantem, czy jakiejkolwiek wspólnocie mesjańskiej, jesteś żydowskiej, czy innej, założę się, że od waszego tam biskupa, żeby tak już ująć w jednym słowie, czyli od waszego tam jakiegoś księdza z ambony, czy tam z mównicy jakiegoś pastora, czy innego mówcy, z pewnością nigdy nie usłyszeliście tego, co usłyszycie teraz w tym nagraniu. A dokładnie, bo jeszcze nie wiem, jaki tytuł dam tego nagrania, dokładnie o tym, że przed namiotem spotkania Boga Jahwe stały prostytutki, które legalnie po prostu pracowały, tak to najprościej mówiąc. I teraz tak, niedawno, kilka dni temu, otworzyłem taką nową serię pod tytułem Ciekawostki biblijne i w numerze drugim, nie wiem, czy to będzie widać, ten telefon rewelacja, ale nie wiem, czy to będzie widać, ok. Część druga, prawda? Przeczytam wam komentarze. Szczególnie komentarz tutaj skupię się na komentarzu komentatora o niku Michał. 8 komentarzy włącznie z moimi, gdzie Michał pisze tak. Odnośnie tutaj różnych ciekawostek, które są, prawda? Więc tak, zaczyna się tak. Michał pisze. Co do... Ach, z tym telefonem. Więc tak. Co do ciekawostek biblijnych, to Biblia nazywa prostytutki sakralne mianem święte. No bo akurat tutaj był temat poruszany w tym nagraniu odnośnie tego, że tak zwane pra babki w rodzie Dawidowym, czyli praktycznie prababki Jezusa Chrystusa, no niektóre z nich były nierządnicami. I dlatego Michał pisze tak, co do ciekawostek biblijnych, to Biblia nazywa prostytutki sakralne mianem święte. No i ja Michałowi odpisuję tak, dokładnie. A najciekawsze jest to, że stały przed wejściem do namiotu spotkania. Więc Michał pisze do mnie tak. Masz może cytat o tym, że stały przed namiotem? Więc odpisuję. Mówił o tym Mauro Bilino na podstawie włoskiego katolickiego przekładu Biblii. Więc Michał mi pisze, a masz jakieś bardziej szczegółowe namiary? Z góry dziękuję. Więc odpisuję, musiałbym pogrzebać w jego starych nagraniach, a to wymaga dużo czasu, ale pogrzebię. I Michał pisze tak. A ja piszę jeszcze dalej. Jak znajdę, to zrobię nagranie odnośnie twojego komentarza. Oczywiście przeczytam ten komentarz twój. Co ty na to? No Michał pisze, nie ma żadnego problemu. Odpisałem, ok. Więc spełniam prośbę Michała, że nie byłem gołosłowny, pisząc tutaj w komentarzu, że najciekawsze jest to, że
te właśnie sakralne prostytutki stały przed wejściem do namiotu spotkania Boga Jahwe. Zanim przejdę do cytatów z Biblii, gdzie o tym się możemy dowiedzieć, dla tych, którzy znają bardzo dobrze język włoski, tu szczególnie polecam właśnie obejrzenie tego sobie Albercikowi, którego serdecznie oczywiście pozdrawiam, prawda? Z kanału Protestantyzm to ignorancja i oczywiście całej świcie Albertowej, która tam tym wszystkim katolikom, którzy komentują na kanale Alberta, czyli Barbara, Chomącik, Artur Kądzioła, Sławek ja katolik, Jarek Piechota, Bartek Z, Beata Bonin, Katarzyna Diana. Nie wiem, kto tam jeszcze jest, jak kogoś pominąłem, to przepraszam, nie pamiętam tych wszystkich komentatorów katolickich tam. Ale oni dobrze język włoski znają, czego zauważyłem. Albert zna język włoski, Barbara Chomącik też zna język włoski, także no. Więc gdzie jest to nagranie? Jest. Pokażę wam. Więc tak to wygląda. Mauro Bilino, Kodesz Eli Speki Dirame. Czyli chodzi o lusterka wykonane z miedzi, dobrze wypolerowane i tak dalej. Zobaczymy, co tam Biblia z tysiąclecia na ten temat mówi. A, mówi! Jaki badziew. Faktycznie, przypomniało mi się. Mamma mia. Myślałem, że pęknę ze śmiechu, co tam w odnośnikach napisali. No ale dobra. Dla tych, którzy nie wiedzą, no nie chcę mi się teraz sięgać, Mauro Bilino, muszę powiedzieć tak w skrócie, który bardzo dobrze zna gramatykę, ogólnie bardzo dobrze zna język Starego Testamentu, który był używany wtedy, został zaproszony właśnie przez edycję świętego Pawła, czyli przez tą edycję San Paulo tutaj w Rzymie, do tego, żeby zrobił dla nich tłumaczenia właśnie jeśli chodzi o Stary Testament. I Mauro Bilino pracował dla tej właśnie edycji świętego Pawła. Tam już nie pamiętam, ile lat pracował. Także jeśli macie właśnie Biblię, która się nazywa Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza z komentarzem, czy jakąkolwiek właśnie Biblię, tak zwaną Biblię Paulistów, edycji świętego Pawła, to pamiętajcie o tym, że tłumaczem Starego Testamentu był właśnie Mauro Bilino i to te tłumaczenia, które macie w Starym Testamencie, wyszły spod pióra właśnie tego tłumacza włoskiego. On tam zrobił, mówił chyba 17 przekładów, zrobił 17, aż 17 przekładów Starego Testamentu dla edycji świętego Pawła. Potem, jak się zorientował, o co tam wszystko w tym chodzi, w tym Starym Testamencie, i zaczął, no wydał najpierw książkę na ten temat. No to od razu już jak tylko wydał książkę, publikował książkę, no to już Watykan mu podziękował za współpracę, prawda? I prawda, do widzenia. I od tamtej pory Mauro Bilino wydał jeszcze kilka innych książek. Oczywiście krąży po Włoszech, rozmawia z różnymi właśnie też światowej renomy rabinami, którzy potwierdzają jego tłumaczenia i tak dalej. Także naprawdę wiele rzeczy się można dowiedzieć. Wiadomo, że człowiek bardzo niewygodny dla religii Kościoła rzymskokatolickiego, więc wiadomo, że księża będą o nim się źle wypowiadać. Wiadomo, że poszły od razu w eter pogłoski, że to mason, że to, że tamto.
No, jakby był mason, to on by tak się spokojnie nie poruszał i tych wszystkich takich tajemnic nie mówił, ale mniejsze z tym. W każdym razie, no jak to się mówi, wiadro pomyj, trzeba było wylać, nie? Żeby troszeczkę, jak to się mówi, żeby po prostu zdyskwalifikować prawdę, którą zaczął głosić. Odnośnie tego, że tak jak on to sam mówi, jego słowa są takie, chyba to na samym początku nagrania mówi: ja nie twierdzę, że Bóg nie istnieje. Natomiast twierdzę, że Stary Testament nie mówi nic o Bogu. W Starym Testamencie jest mowa o bogach. O bogach. A nie tak, jak to przedstawia Kościół rzymskokatolicki, że jest mowa o jakimś jednym Bogu, prawda? Który ponoć się, no... Pierwszy przykład z Abrahamem, tak? Pod dębami Mamre, kiedy przyszedł z dwoma aniołami, tak? Rzekomo stwórca. Ten Bóg, jak to Kościół nazywa, tak? Przyszedł zmęczony, Abraham mu obmył nogi, tam służba, pach, ciach, baraninka, to tam, to od razu jedzonko do picia, chleb, jedzenie i tak dalej, i tak dalej. No przykładów jest mnóstwo i tak dalej, ale nie wszystkim. W każdym razie, on to chyba na samym początku mówi, tak? Ja już nie pamiętam, bo to nagranie ma ponad 2 lata. A, w którą stronę się podgłasza tutaj ten telefon? Taki wstęp. Chciałem, żeby było pokazane, jak on się porusza. A tutaj nie ma. I ja w każdym razie zostawię link do tego nagrania. Prawda? Tu jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda. Sobie możecie zrobić screena i odwrócić potem, bo z drugą stronę będziecie widzieć. Ale zostawię jednakże link. Kto zna język włoski, to jak najbardziej. Nie wiem, jak to wziąć, bo widzę ostrość. Nie chcę wyłapać ostrości, nie? W każdym razie zobaczmy pod tą kamerę. Tak, żeby to jakoś tą ostrość ta kamera przyłapała na luzo. Ok. No, dacie sobie radę. W każdym razie link zostawię. A teraz dla tych, którzy nie rozumieją języka włoskiego, daje namiary, gdzie o tym można się dowiedzieć. Więc tak, najpierw przejdźmy do Księgi Wyjścia. Który tam był? 38 rozdział i werset będzie 8. Ale my sobie zobaczmy to od początku, co się dzieje. Ołtarz, całopalenia i kadzi. Potem uczynił ołtarz z drewna akacjowego, mający 5 łokci długości i 5 łokci szerokości. Ołtarz był kwadratowy, na 3 łokcie wysoki. I uczynił rogi na 4 jego narożnikach, które stanowiły z nim całość. I pokrył je brązem. I sporządził wszystkie przybory do ołtarza, jak popielnice, łopatki kropielne, widełki i kadzielnice. Wszystko to można spotkać dzisiaj w kościele rzymskokatolickim, gdzie dalej jest uprawiany kult Aarona. Ale robiłem to już różne nagrania na ten temat, nie będę tutaj teraz już tego powtarzał. Wszystkie jego przybory sporządził z brązu. Z brązu też wykonał kratę do ołtarza w formie siatki, poniżej jego krawędzi, od dołu aż do połowy wysokości. Nad kratą z brązu
odlał cztery pierścienie przeznaczone na drążki na czterech krańcach. Zrobił zaś te krążki z drewna akacjowego i pokrył je brązem i włożył te drążki do pierścieni znajdujących się w bokach ołtarza, aby go na nich przenosić. Uczynił zaś go z desek, tak, aby wewnątrz był wydrążony. Uwaga, ósmy werset. Czekajcie. I uczynił kadź z brązu i podstawę również z brązu. Uwaga, wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu spotkania. Ci, którzy bardzo dobrze znają, jak funkcjonowało kapłaństwo lewickie, jakie mieli obowiązki kapłani i tak dalej, dobrze wiedzą, że jakąkolwiek służbę przy namiocie spotkania mieli prawo tylko być kapłani, prawda? Tam lewici. I tam oni mogli jakiekolwiek służby pełnić, prawda? Odnośnie tych czynności ceremonialnych. A tu pisze, jeszcze raz wam przeczytam. I uczynił kadź z brązu i podstawę również z brązu wykonaną z lusterek kobiet pełniących służbę przy wejściu do namiotu spotkania. Rozumiecie przecież, że prawda musiała być w jakiś sposób zatajona, więc no tutaj też tłumaczenia zrobili tak jak zrobili, jak na ile im pozwalało zniekształcić przekład hebrajski, tak żeby no po polsku ktoś przypadkiem nie zajarzył, prawda, o co chodzi. My wiemy dobrze, szczególnie z filmów historycznych, takich filmów kostiumowych, dobrze wiemy, do czego kobietom służyły lusterka, prawda? Musiały się jakoś tam przypodobać przechodzącym mężczyznom, prawda? Lusterka zawsze kobietom służy do tego, żeby sobie poprawiły fryzurę, gdzieś tam dzisiaj, to wiadomo, się mówi makijaż, gdzieś szminką się poprawić, prawda? I tak dalej. I po to te lusterka były tym kobietom potrzebne. Teraz uważajcie, bo jak ja to przeczytałem w odnośniku, co tu pisze odnośnie lusterek, to naprawdę takim walłem śmiechem. Więc tak, odnośnie tutaj lusterek, pamiętając o tym, że na początku, na wstępie Biblii tysiąclecia jest napisane, że jak najrzetelniej został oddany przekład z języków hebrajskich, tam aramejskich i tak dalej na język polski. Więc jeśli tu czytamy, że jest mowa o lusterkach, czyli przekład został rzetelnie oddany tak jak się należy, to jak teraz w odnośniku tutaj zrobili kursywę do lusterek i czytamy tak. Chodzi tu o zwierciadła. Czyli co, z takimi lustrami na plecach dużymi chodziły te kobiety? No, rozumiecie. Chodzi o zwierciadła. O Dio. Chodzi o zwierciadła z polerowanego metalu. Wzmianka o kobietach jest późniejszą glosą. I nawet ku mojemu zdziwieniu podają właśnie, uwaga, to jest drugi świadek. Pierwsza księga Samuela, drugi rozdział, werset 22. Werset 22. Więc my sobie może przeczytajmy, od którego by tu zacząć. Może zacznę od początku, tu od wersetu 12. Karygodne czyny synów Helego. Synowie Helego, istni synowie Beliala, nie zważali na Pana, ani na uprawnienia kapłańskie wobec ludu. Jeżeli ktoś składał krwawą ofiarę, gdy gotowało się mięso, zjawiał się sługa kapłana z trójzębnymi widełkami w ręku i se podjadał. W
wkładał je do kotła, albo do garnka, do rondla, albo do misy i co wydobył widełkami, zabierał kapłan. Czyli po prostu to, co było przeznaczone dla Boga Jahwe do skonsumowania, kapłani po prostu podbierali, tak jak kucharze na kuchni w wojsku. Więc tak. Tak postępowali ze wszystkimi Izraelitami, którzy przychodzili tam do Silo. Co więcej, jeszcze nie spalono tłuszczu, a już przychodził sługa kapłana i mówił temu, kto składał ofiarę: daj mięso na pieczeń dla kapłana. Nie weźmie on od ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A gdyby mówił do niego ów człowiek: niech najpierw całkowicie się spali tłuszcz, a wtedy weźmiesz sobie, co dusza twoja pragnie. Odpowiadał mu: nie, daj zaraz, a jeśli nie, zabiorę przemocą. Nieźli kapłani. Grzech owych młodzieńców był wielki względem Pana, bo ludzie lekceważyli ofiarę dla Pana. Tak jak mówiłem wcześniej, no część z tych całych ofiar, które szły na całopalenia i tak dalej, część szła dla kapłanów do jedzenia, a część, no przecież no Bóg też coś musiał jeść, nie? No samym powietrzem nie żył. Samuel pełnił posługi wobec Pana jako chłopiec ubrany w lniany efod. Matka robiła mu mały płaszcz, który przynosiła co roku, gdy przychodziła wraz z mężem złożyć doroczną ofiarę. Heli błogosławił Elkanie i jego żonie, mówiąc: niech Pan da ci potomstwo z tej żony w zamian za uproszonego, którego oddała Panu. I wracali do siebie, do domu. Pan wejrzał na Annę, poczęła i urodziła trzech synów i dwie córki. Samuel natomiast wzrastał przy Panu. I teraz uwaga. Heli był już bardzo stary. Słyszał on, jak postępowali jego synowie wobec wszystkich Izraelitów i to, że żyli z kobietami, które służyły przy wejściu do namiotu spotkania. Czyli chodzi o prostytutki, które stały przed namiotem Jahwe. Mówił więc do nich: czemu dopuszczacie się tych czynów? Wszak od całego ludu słyszę o waszym niewłaściwym postępowaniu. Nie, synowie moi, niedobre wieści słyszę, mianowicie, że doprowadzacie do przestępstwa lud pański. Jeśli człowiek zawini przeciw człowiekowi, sprawę rozsądzi Bóg, lecz gdy człowiek zawini wobec Pana, któż się za nim będzie wstawiał? Nie posłuchali jednak napomnienia swego ojca, bo Pan chciał, aby pomarli. No i to tyle. Także prośbę twoją, Michał, spełniłem. No i cóż, no nie będę tutaj dalej od ciebie nic więcej dodawał. Każdy zainteresowany może temat zgłębić. Rzeczywiście w Starym Testamencie jest tyle rzeczy, o których nigdy żaden ksiądz ani pastor ci nie powie. Niestety. Są pewne sprawy bardzo dobrze przemilczane. Faktem jest, że na pewno może i niektórzy pastorzy nawet o niektórych rzeczach nie wiedzą, albo po prostu nie chcą wiedzieć. Dlatego na przykład odnośnie tych wersetów z Biblii w żadnej liturgii, w żadnym tym, jak to się tam w Kościele katolickim nazywa, ten całe całoroczne przygotowanie tych wersetów biblijnych na cały rok Kościoła, no niestety, nic takiego nigdy nie znajdziecie. Dobra, to tyle w tym nagraniu. Grande Mauro Bilino, grande Roma.